My też już chcemy, żeby to się rozpoczęło. Już dosyć tych dywagacji. Kto lepszy, kto ma większą gwiazdę, kto jest lepszym zespołem, czy to jest indywidualność. Chcemy spektaklu, chcemy tak jak państwo przeżywać to w dużych emocjach. Już za momencik piłkarze będą wychodzili z tunelu. Komu ta brazuka, którą widzimy, piłka, którą były rozgrywane te finały Mistrzostw Świata, dziś będzie bardziej posłuszna? Trofeum, czyli Puchar Świata przed tym meczem. O właśnie, widzą państwo, ten puchar wnieśli brazylijska modelka niemieckiego pochodzenia Gisele Bündchen, a także kapitan były, choć jeszcze do momentu, kiedy ten puchar nie zostanie przekazany Mistrzów Świata Hiszpanów, a więc Puyol. Obie reprezentacje już na murawie Estadio Maracana. Pora, czas, pisze niemiecka prasa, byście wreszcie podnieśli z dumą ten puchar. Zasługujecie na niego jak mało kto. Ale przecież argentyńska prasa ma identyczne zdanie. Dość czekania. Pamiętamy 86 i 78 rok. Chcemy pamiętać 2014. Próbują wyjść teraz z kontrą. Zobaczymy, czy im się to powiedzie. Ruszył prawą stroną Lavezzi, obok niego Hummels. Lavezzi, wciąż Argentyńczycy, okazja, grają w pole karne, jest Higuain, okazja dla Argentyny, ale niewiele brakowało, postraszyli to na poważnie, Argentyńczycy piękną, szybką, zdecydowaną akcją. Lepszy okazywał się zespół, który występował Milan, teraz kolejna okazja dla Argentyny, będzie bramka, niewiele brakowało, ależ dzisiaj Argentyna inna, można przecierać oczy ze zdziwienia, jaka dynamiczna, z jakim polotem, rozmachem, a niektórzy mówili, że przecież człapie do tego finału. Pewny w bramce, jak w każdych z poprzednich spotkań, Neuer. Teraz błąd, będzie okazja na bramkę Higuain, ale zmarnował Higuain szansę na prowadzenie Argentyny w tym meczu po ewidentnym błędzie drużyny niemieckiej. To cross, wydaje mi się, że zgrywał tą piłkę. Spalony. I kto po raz kolejny tą piłkę posyła? Lam. Niebawem pół godziny 20. finału Mistrzostw Świata za nami. Znowu błąd i okazja teraz będzie dla drużyny Argentyny. Lavezzi w pole karne. Higuain! 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 Ale podniesiona chorągiewka. Spalony. On jeszcze o tym nie wie. Zobaczymy, czy ten spalony był. Tak, ewidentny. Nie ma dyskusji. Wiemy. Będzie to powtarzane, będą pokazywane. Ja śmieciłem tylko z doświadczenia, że to nie było przypadkowe wejście bodajże Garaya, który to zrobił i barkiem znokautował, bo co to inaczej tego nie można określić. Tego nie można było odebrać jako faul. Podczas Mistrzostw Świata, meczu finałowego we Francji, najpierw dostajemy protokół, gdzie nie ma w nim Ronaldo, a później protokół, gdzie jest Ronaldo. Teraz dostajemy protokół właściwy. Przed samym meczem dostaliśmy z samym Kedirą, a później teraz właśnie wymieniony protokół z Kramerem. Przedłużył Schürrle to podanie do niego. Teraz nie ma spalonego, nie podniósł sędzia chorągiewki. No cóż to jest w polu karnym, jak Messi. Nie sam Messi. Okazja Argentyny, mówiliśmy o tym, że on usypia gdzieś obrońców, a później jedną akcją może dać Argentynie prowadzenie. Gwizdek włoskiego arbitra. Rozbiegają się Niemcy. Toni Kroos w pole karne i gol! Jest słupek! Nie ma bramki! Ależ niesamowita sytuacja. Kończąca się pierwsza połowa. Jedyny niedosyt to brak bramek, ale cała reszta była. Taka pierwsza połowa niewykorzystanych szans przez drużynę argentyńską i niemiecką. Oddajemy głos do Warszawy. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj być na tych mundialu, bo bałem się, powiem szczerze, tego, jak to będzie wyglądało. Bałem się tego, czy ta Brazylia tak opisywana z tym wszystkim sobie poradzi. Piątka za organizację. Naprawdę. Ja ci chciałem podziękować za wspólną pracę, za wspólny drugi finał Mistrzostw Świata. Dziękujemy państwu za te chwile, które państwo spędzali przed telewizorami. I powiem tak, no za 4 lata kolejny serial, 21. finał piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji na antenie Telewizji Polskiej.